Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przygotować wolierę zewnętrzną do zimy, do zimowania, ponieważ robi się na zewnątrz coraz to zimniej, czuć już chłód, czasami rano zdarza się, że są już przymrozki, dlatego warto zabezpieczyć wolierę przed zimnem, a przede wszystkim zwierzęta, które się w niej znajdują. Lecz na samym początku chciałbym Wam coś jeszcze powiedzieć, ale muszę znaleźć do tego odpowiednie miejsce. Przejdziemy może z drugiej strony. I z tego miejsca myślę, że mogę Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału. Zróbcie to teraz, żeby nie ominął Was żaden filmik, który się ukaże na moim kanale. A teraz zaczynajmy. Dzisiaj przyszła mi zamówiona folia. Ta folia będzie ułożona tutaj na przodzie woliery, żeby osłonić całą wolierę przed właśnie zimnem. Nie będzie to, nie zapewni ona ciepła w środku, ale zapewni ochronę przed wiatrem, przed śniegiem, który będzie w zimę padał, przed deszczem, ogólnie żeby zabezpieczyć wnętrze, żeby zabudować teoretycznie tą wolierę. Lecz na samym początku zacznijmy może od posprzątania. Oczywiście wolierę trzeba systematycznie czyścić, żeby brudź nie zalegał w wolierze. No ale właśnie przed przygotowaniem woliery do zimy postarajmy się szczególnie wyczyścić każdą z klatek. A więc tak, zaczniemy od samej góry, czyli od klatek dla papug. Zaczniemy od tego, że wyrzucimy całe podłoże, które tutaj się właśnie znajduje, te wszystkie nieczystości, a później wyłożymy z powrotem świeżym, nowym piaskiem. Papugi mają już wyczyszczone klatki, wymienione podłoże, nowy, czysty piasek. I teraz możemy przejść dalej, czyli do wymiany ściółki u przepiórek. I kolejna część woliery została wysprzątana. Ściółka została wymieniona u przepiórek chińskich, jak i japońskich. Przepiórki zaraz ruszyły do zapoznania się właśnie z nową wyściółką. Jak widzimy, wyskubują tam resztki zboża, które tam zostały. Zaraz też ruszyły do wylegiwania się. Większość przepiórek jest teraz tutaj w rogu. I jak możemy się domyślić, został nam ostatni poziom do wyczyszczenia, czyli ten na samym dole, u silek i u kochinów. Tam po prostu powyciągam właśnie te budki, te pojemniki na pokarm i spróbuję przegrabić ziemię, żeby usunąć właśnie te nieczystości, które tam są, żeby troszkę wyrównać tą ziemię, ponieważ kury w rogach klatek zrobiły dziury, wykopały. I teraz mam już także posprzątane klatki na dole u kur. I teraz mogę przystąpić do kolejnej części, czyli przykrycia przedniej ściany woliery folią, która właśnie dzisiaj mi także przyszła. Zaraz ją odpakuję, Wam pokażę i będziemy montować. I to jest właśnie ta folia, która przyszła. Jest to folia transparentna. Ma grubość 0,5 mm. Ale jest dosyć gruba właśnie jak na folię. Jest wytrzymała, że nie przerwie się.
i ta właśnie folia zostanie tutaj z przodu przybita. Folia jest szeroka na 1,40 m, kupiłem ją 9 metrów i cały ten przód woliery zostanie podzielony na dwie części. Papugi będą miały jedną część, a kury i przepiórki drugą, ponieważ tak długiej, tak szerokiej folii nie znalazłem, dlatego zostało to podzielone na dwie części. Jak na razie, póki nie ma takich mrozów, folia będzie tylko od góry przymocowana. A więc tak, jesteśmy teraz przed wolierą, jest drugi dzień od założenia folii z przodu klatki, z przodu woliery. Ponieważ wczoraj nie mogłem właśnie nagrywać, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, folia jest położona na dwie warstwy, jedna od dołu właśnie, jedna od góry. Tak, widzimy, folia troszkę na siebie nachodzi, dolna folia jest do tego miejsca, a tutaj jeszcze 20 cm pokrywa się z folią, która przykrywa górną część. Dzisiaj mamy dość wietrzny dzień, dlatego głos też będzie trochę szumiał przez to. Zaraz wejdę do środka. Tutaj także z boku mam przybitą tą folię do płyty, dlatego z tej strony tutaj jest całkowicie zamknięta folia. Z dołu także jest zostawiony kawałek folii, żeby nie było to na równo z klatką, żeby ta woda spływała troszkę dalej od woliery. Tutaj z tej strony mam jeszcze zostawione nieprzybitą tą folię. Jak na razie jeszcze nie jest tak zimno, dlatego jeszcze to na razie zostawię. Później jak przyjdą właśnie większe mrozy, które już przyjdą na stałe, potem zabiję to całkowicie. No i oczywiście akustycznie też jest woliera teraz wygłuszona. Z dworu nie słychać tak już papug. A teraz wejdziemy do środka. Od razu jest głośniej, ponieważ wszystkie dźwięki, które papugi wydają, po prostu kumulują się tutaj teraz. Wcześniej wychodziły na dwór, a teraz wszystko od folii się odbija i zostaje w wolierze. Jest tu od razu cieplej, porównując, gdy byłem teraz właśnie na zewnątrz woliery, a teraz w środku, jest tutaj dość wyraźna różnica już teraz, samym tym, że po prostu tutaj nie wieje i jest cieplej. Zobaczymy, jak będzie przez zimę. Myślę, że właśnie będzie tutaj odrobinę cieplej. No i oczywiście musimy jeszcze przygotować wolierę od środka do zimowania. Jest właśnie tutaj wysprzątane. Teraz troszkę znowu na zimie nabrudzone przez te dwa dni. Lecz musimy pamiętać o tym, no, że po prostu w nieogrzewanej wolierze woda będzie zamarzać. Dlatego musimy zadbać o to, żeby nasze pupile miały cały czas dostęp do świeżej wody. Dlatego miseczki oczywiście będę zostawiał tak jak są. Będę codziennie wymieniał na świeżą wodę. Lecz chodzi mi przede wszystkim o tutaj system nawadniania przez wiaderko z pociągniętą linią wodną, ponieważ będzie ona musiała zostać jak na razie wyłączona z użytkowania na czas zimowy, ponieważ jak wiemy, woda zwiększa objętość podczas zamarzania, dlatego no, ten wężyk po prostu zostałby rozwalony przez lód, no i nie byłoby to funkcjonalne, dlatego prawdopodobnie zostaną umieszczone takie poidła, które mają przepiórki chińskie. Tutaj właśnie był u kochinów, także był zrobiony porządek. Została budka, gdzie mają gniazda, wyłożona świeżą słomą. No ale niestety, oczywiście, jak to kury musiały zaraz wszystko rozgrzebać, mamy całą słomę znowu na całym
tutaj wybiegu. Jak na razie nie zauważyłem jeszcze właśnie dalej jajek, ale kurki już wyglądają mi, żeby powoli dochodzą do okresu dojrzałości, dlatego zobaczymy, kiedy zaczną się nieść. Sileczki. No i przyniosłem właśnie silki. Są już tutaj przy kochinkach. Jak na razie kochinki troszkę się wystraszyły, ale myślę, że powinny się na jakiś moment przyzwyczaić, ponieważ silki nie będą tu cały czas. To są właśnie moje silki, które będą na sprzedaż. Jest 6 białych, całkiem białych silek. Jedna jest tutaj czarna. Dwie są czarno-złote. No i tam jest jedna, jeszcze taka troszkę pomieszana w rogu. Jest głównie czarna, lecz jest troszkę złotego właśnie i troszkę białego. W tak przygotowanej wolierze prawdopodobnie zostaną przezimowane wszystkie papugi. Z tych papug, co ja mam, niestety muszę usunąć stąd nierozłączki, ponieważ one nie mogą być podczas zimowania w wolierze zewnętrznej, ponieważ no, zimno im po prostu szkodzi. Ich łapki mogłyby odmarznąć, a tego oczywiście nie chcemy, dlatego one zostaną przeniesione do ogrzewanego pomieszczenia, a reszta papug zostanie właśnie w tak przygotowanej wolierze. Tak więc w tym filmiku to by było już na tyle. Myślę, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Tak więc dzisiaj z mojej strony to by było już na tyle. Moja woliera jest przygotowana do zimowania, tak więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.